Dzień dobry, witajcie na kanale Interesujące Pojazdy. Rajdy to bardzo niebezpieczna dziedzina sportu. Wielokrotnie kierowcy jadą na tak zwanej krawędzi, aby tylko zyskać kilka dodatkowych sekund, bądź nawet setnych sekundy czasu przejeździe. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się historii pana Mariana Bublewicza, czyli jednego z najwybitniejszych polskich kierowców wszechczasów. Zobaczymy, jak wyglądała jego historia oraz przyjrzymy się ferelnemu wypadkowi, w którym niewiele zabrakło, aby pan Marian nadal żył. Co poszło nie tak? O tym dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. W gronie patronów mam przyjemność powitać pana Jana Woźniaka. Dziękuję bardzo za wsparcie. Przypominam, że każdy, kto zdecyduje się wesprzeć mój kanał symboliczną dyszką na Patronite, znajdzie się na końcu każdego filmu. Zanim rozpoczniemy ten odcinek, napiszcie proszę w komentarzu, czy kojarzycie osobę pana Mariana Bublewicza. Pan Marian urodził się 25 sierpnia 1950 roku w Olsztynie. Był to polski kierowca wyścigowy oraz rajdowy. Był ojcem działaczki politycznej pani Beaty Bublewicz. Jeżeli chodzi o jego życiorys i osiągnięcia, to warto wspomnieć, iż osiągnął on wicemistrzostwa Europy w roku 1992, a tytuł mistrza Polski zgarniał kolejno w latach 1975, 1983, 1987, 1990, 1991 oraz 1992. Jeżeli mówimy o startach w innych klasach zawodów, można tutaj dodać 20 tytułów mistrzowskich w naszym kraju. I warto tutaj dodać, że był on również twórcą pierwszego w Polsce profesjonalnego teamu rajdowego o nazwie Marlboro Rally Team Poland. Do jego tytułów należy dopisać, iż znalazł się on na prestiżowej liście A, w której to znajduje się 31 najlepszych kierowców rajdowych świata. Lista ta jest publikowana przez organizację FIA, czyli Międzynarodową Federację Samochodową, która to zrzesza 239 narodowych federacji sportów samochodowych. Największe sukcesy pan Marian osiągał z pilotami Ryszardem Rzyszkowskim oraz Grzegorzem Gacem. Jako iż jest to kanał o pojazdach, warto jest pochylić się nad tym, jakimi samochodami jeździł pan Bublewicz. Od roku 1975 do roku 1978 siadał on za kółkiem polskiego Fiata 125P, 1300, 1500 oraz 1600. Od roku 1979 do roku 1982 startował on Oplem Kadettem GTE. Wziął on udział tym samochodem w rajdzie pokoju i przyjaźni w roku 1982. Zajął on wówczas 6. miejsce w tabeli generalnej oraz 2. miejsce w Mistrzostwach Polski. Od roku 1983 do roku 1987 pan Marian siadał za sterami naszego polskiego Poloneza specjalnie przygotowanego pod rajdy. Był to Polonez 2000 Turbo czy Polonez 2500 Racing, a inaczej znany również jako Strato Polonez. Ten ostatni jest bardzo interesujący pojazdem, gdyż posiada on silnik V6 o pojemności 2,4 litra oraz mocy 240 koni mechanicznych. Silnik ten znaleźć również można było w Ferrari Dino czy też Lancia Stratos. Co ciekawe, silnik ten był centralnie umieszczony. Ale Polakom 240 koni mechanicznych nie wystarczyło i po modyfikacjach, w których to silnik wyposażono w podciśnieniowy układ wydechowy, udało się osiągnąć moc zawrotnych 285 koni mechanicznych. Następnie od roku 1988 do 1990 pan Marian jeździł Mazdą 323 z napędem na 4 koła. W roku 1991 zespół rajdowy pana Mariana Bublewicza posiadał 4 samochody. Były to Fordy Sierra Cosworth w różnych konfiguracjach, który to również był jego ostatnim samochodem. Dlaczego ostatnim? To miejsce, w którym opowiem wam o tym, jak pan Marian Bublewicz zginął. Słuchajcie uważnie. Niedawno była rocznica śmierci pana Mariana Bublewicza, a dokładnie dnia 20 lutego, kiedy to minęło 30 lat od tego zdarzenia. Smutny wypadek miał miejsce w roku 1993. Wtedy to pan Marian Bublewicz zmarł w szpitalu po odniesieniu obrażeń w wypadku podczas zimowego rajdu dolnośląskiego. Samochód polskiego rajdowca owinął się wokół drzewa zaledwie 2 km za linią startu. Po uderzeniu polski zawodnik niestety zbyt długo czekał na otrzymanie pomocy, gdyż utknął w zdeformowanej konstrukcji Forda Sierry. Śmierć tę poprzedziło kilka pechowych wydarzeń.
Pan Marian nie mógł wystartować w swoim samochodzie, tak więc zmuszony był pożyczyć Forda Sierra od stajni RAS Sport z Belgii. Ten konkretny egzemplarz użytkował Patrick Sneijers. Samochód ten posiadał równy podział napędu, ale Polak zdecydowanie wolał auta napędzane na tylną oś. Rodzina pana Mariana wręcz namawiała go, aby wycofać się z rajdu, ale jak na tak zagorzałego sportowca przystało, ten nie chciał odpuścić i się wycofać. Na miejscu pilota zasiadł wówczas Ryszard Rzeszkowski. Po starcie pechowo wypadli oni z zakrętu, a następnie owinęli się wokół drzewa, które to zakleszczyło kierowcę, czyli pana Mariana. Pilot bez większych problemów wyszedł z pojazdu. Mistrz Polski pozostał niestety zakleszczony w pojeździe. Jednak był on wtedy przytomny i koordynował całą akcję w oczekiwaniu na służby. Niestety, ale służby przyjechały za późno oraz bez sprzętu do rozcięcia karosery pojazdu, co przełożyło się na wydłużenie czasu transportu polskiego kierowcy do szpitala. A minuty te były tutaj kluczowe. U Polaka stwierdzono złamane udo, miednicę oraz uszkodzony pęcherz, co skutkowało utratą aż 2 litrów krwi. Podczas szywania pęcherza niestety doszło do zatrzymania akcji serca, a pan Marian odszedł z tego świata i spoczął na cmentarzu w Olsztynie. Jednak to nie koniec tej historii. Tak jak wspomniałem, kluczowe w tej historii było drzewo, w które pan Marian uderzył. Co się z nim stało? Do drzewa ogromną urazę żywiła lokalna społeczność, a sam zakręt, gdzie kierowca zginął, określono mianem przeklętego miejsca. Kibice postanowili wtedy ściąć drzewo, a następnie strzelać do niego z broni palnej, insynuując zabicie mordercy mistrza. Robili to tak długo, aż w drzewie były dziury na wylot. Po wielu latach żałują, iż tego dokonali, gdyż drzewo, na którym żywota dokonał pan Marian, można było znacznie lepiej upamiętnić i spożytkować, rozdając chociażby korę uczestnikom feralnego rajdu. Mimo iż to by nie przywróciło życia pana Mariana, to z pewnością byłaby to lepsza pamiątka. Co ciekawe, rajd wtedy został dokończony, gdyż pan Marian walczył jeszcze w szpitalu. Wygrał wtedy zespół Toyota Motor Poland w składzie Pawła Przybylskiego oraz Krzysztofa Gęborysa. Pan Marian Bublewicz z pewnością był bardzo ikoniczną postacią polskich rajdów. Mimo iż mija już 30 lat, odkąd nie żyje, to nadal pamięć o nim jest żywa, a ludzie często zamieszczają historyczne zdjęcia z tego rajdu, tym samym upamiętniając jego osobę. Wielka szkoda, że właśnie w taki sposób pan Marian opuścił ten świat. Był naprawdę świetnym kierowcą. Być może, jeśli do takiego wypadku doszłoby kiedy indziej, to pan Marian nadal by żył. Tutaj liczyły się minuty, których ewidentnie zabrakło. Mam nadzieję, że w tym filmie chociaż w małym stopniu udało mi się przybliżyć wam postać pana Mariana Bublewicza. Niestety sport ten jest skazany na takie ryzyko, gdyż w każdej sekundzie może coś pójść nie tak. W tym przypadku akurat tak się ta historia potoczyła. Ja dziękuję już za waszą uwagę i zapraszam na pozostałe filmy na moim kanale. Dzięki, cześć!